polityk PSL, nie chcą nas wesprzeć. Będziemy pamiętać Jan Filip Libicki, w najważniejszej dla nas sprawie koledzy z KO nie chcą nas wesprzeć. Ze smutkiem przyjmuję fakt, że koledzy z KO są nadal niezdyscyplinowani i w najważniejszej dla nas sprawie dotyczącej ustawy o ochronie zwierząt, nie chcą nas wesprzeć. Będziemy o tym pamiętać i wyciągniemy z tego wnioski, mówi senator PSL Jan Filip Libicki. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wziął w piątek 2 października udział w spotkaniu z rolnikami w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Podkreślił na spotkaniu, że w Senacie możliwe są różne scenariusze i taktyki w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli. Gdyby się zdarzyło, że powiemy, że niech ta ustawa w tym kształcie idzie do prezydenta, to nie odsądzajcie nas od czci i wiary, że się nią nie zajęliśmy. Tylko pomyślcie, że może okazać się, że była to dobra decyzja, bo jeżeli prezydent to zawetuje, to odrzucenie weta prezydenta wymaga 3/5 w Sejmie, czyli jest trudniejsze do odrzucenia niż weto senackie, mówił Grodzki. Libicki pytany o słowa marszałka Senatu powiedział, że jeżeli marszałek Grodzki ma jakąś wiedzę na temat tego, że prezydent Andrzej Duda chce zawetować tę ustawę, to niech się nią podzieli. Nie musi się nią dzielić publicznie, ale dobrze by było, żeby powiedział, jakie jest stanowisko pana prezydenta w tej sprawie, bo na razie pan prezydent się nie określił, więc nie wiem, czy chce to zawetować, czy nie, podkreślił senator PSL. Ze smutkiem przyjmuję fakt, że jak rozumiem koledzy z Koalicji Obywatelskiej są nadal niezdyscyplinowani i że tak powiem w najważniejszej dla nas sprawie nie chcą nas wesprzeć, oświadczył Libicki. Będziemy o tym pamiętać i wyciągniemy z tego właściwe wnioski, zadeklarował. Nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, zajmują się obecnie senackie komisje. Senat ma 13 października rozpatrywać zgłoszone podczas prac w komisjach poprawki. W głosowaniu w Sejmie posłowie PSL opowiedzieli się przeciw uchwalaniu nowelizacji, a później zapowiedzieli zgłoszenie w Senacie poprawek do niej. W środę w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski PSL ocenił, że jeśli senatorowie PO nie zagłosują za poprawkami PSL do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród których 3 są fundamentalne, to ich obecność w większości senackiej może być zakończona. Jeżeli te 3 nasze poprawki będą przez parlamentarzystów PiS i PO odrzucone, ja osobiście będę rekomendował, aby zakończyć obecność senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego w większości senackiej, oświadczył wicemarszałek Sejmu. Większość w Senacie, którą tworzą przedstawiciele opozycji, liczy obecnie 52 senatorów, wśród których jest 3 senatorów KP PSL.